Siemaneczko, dzisiaj pokażę wam glitcha. No to jest też to kopiowanie, tam trzeba użyć kolesia z ekipy, ale chodzi mi o wyczyszczenie własnych tablic. Jeżeli narobiliście sobie kopii na takich właśnie randomowych numerkach i każda kopia ma te same numerki, to są brudne kopie, jak najbardziej ich nie sprzedawać. Nie sprzedawać, bo wbijecie się na limit, jedno auto co 30 godzin. I z tego limitu jest naprawdę bardzo ciężko wyjść. No potrzebujemy też tego minivana od Benego, żeby go tam ulepszyć na modyfikację od Benego. No i tu musicie wiedzieć, który wasze auto to oryginał, a które są tymi brudnymi kopiami. Także nie wiem, co tam zmienialiście przy kopiach, czy kolory tablic, czy tam co. Chociaż najlepiej to i tak wyczyścić je wszystkie. I teraz musimy zrobić to standardowo, tak jak przy kopiowaniu to było, ale najpierw pokażę tutaj sposób do Xboxa, znaczy nie sposób, tylko kolesia z ekipy, do którego na Xboxie będziecie dołączać, czyli opcje tam pauza online ekipy. Przechodzimy na rankingi i tutaj w rankingach szukamy ekipy. Do góry kliknijcie kilka razy, to wam się znajdzie ta Red Hot Chili Peppers, kurde. Red Hot Chili Bean. I tu jest ten, kurde, gentleman w tym białym garniturku. On tam awczy cały czas na jednoosobowej. Można do niego dołączać. Klikacie też do niego normalnie tam. Wybieracie typka, klikacie dołącz do gry i robicie to samo. To pokażę na przykładzie teraz PS4, tą drugą ekipę dla PS4 i tutaj też no klikacie pozyskiwanie i spamujecie bang 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 bang, aż tam aż się te auto wasze nie ulepszy, wy dostaniecie komunikat, że sesja jest pełna czy tam jakaś i dopiero go potwierdzacie, nie? Że tu pokazuję tylko xboxowego gracza, do którego będziecie dołączać na Xboxie. Możecie sobie kopiować, jeżeli macie swoje tablice iFruitowskie, jak najbardziej kopiujcie sobie jeszcze nadal ten samochody. Jeżeli nie macie, no to ja pokażę, jak tutaj wyczyścić. A teraz wracamy do PS4, no i kontynuujemy. Czyli wjeżdżamy tym minivanem od Benego. Dostajemy na tym ulepszenie Beny z OMW. I też dajemy options online ekipy. I tutaj dołączamy do, szukamy w rankingach ekipy, nie widzę z daleka, jak ona się nazywa, Elga Mercito PS4 i tutaj dołączamy do tego typka Medellin. I to samo, dołącz do gry, wyskoczy pierwszy komunikat i tutaj spamujemy, bang, 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 bang. Na drugim komunikacie chwilę czekamy, potwierdzamy i auto nam się nie ulepsza. I wtedy możemy przejść do kopiowania, no ale ja tu, tak jak mówiłem na początku, pokażę, jak wyczyścić te brudne kopie. Czyli teraz tak, zamieniamy ten nasz, dajmy na to oryginał, za tą brudną kopię. Ona ma te same numery, to pokazywałem, ma te same numery. Teraz ta kopia jest w miejscu oryginału, do którego wsiadamy i nie wyjeżdżamy na zewnątrz, bo to nic nam nie da. Będziemy nadal mieli te same tablice. Także teraz jedyne, co musimy zrobić, to wejść w Legendary Motorsport i kupić w miejsce tego samochodu darmowe Elegy. Pyk. Zamów. W miejsce tego, no u mnie on był pierwszy, no to u mnie to jest bez problemu, wiem, który to jest. Zamawiam, potwierdzam, że zastępuję ten pojazd, tu się nic nie dzieje, on mi się nie zmienia w darmowe Elegy. I tutaj musimy poczekać, no 2 minuty trwa dostarczenie samochodu. Poczekamy sobie te 2 minuty, aż nam przyjdzie powiadomienie nad minimapą, że zostało auto tam dostarczone do twojego garażu w arenie tam, czy tam ble ble ble. Wtedy dopiero wyjeżdżamy na zewnątrz i jak wyjedziemy, zmienią nam się na tablice na randomowe z tego Elegy, które przed chwilą
zamawialiśmy. Także no, jeżeli jeszcze nie wbiliście się na limity, macie te brudne kopie właśnie z takimi randomowymi numerkami, każda kopia ma taki numerek, tak gwarantuję wam, prędzej czy później dostaniecie limit, a co najgorsze limit, jedno auto na 30 godzin. To jest porażka. Wtedy nie ma sensu nawet kopiować sobie 10 aut, bo po co, jak za 2 dni dopiero możecie sprzedać następne, także to jest bez sensu. Przyszło powiadomienie, dodaję gazu i jak było widać, zmieniły mi się tablice. Teraz, żeby zapisać tą kopię, ona już jest czysta i ją będzie można sprzedawać. No musimy wezwać mobilne centrum operacyjne i wjechać tam po prostu zapisać. Ja tu nawet nie miałem, musiałem dopiero kupić. I po wyczyszczeniu takiej kopii idziecie na kreator, z kreatora wracacie na sesję i wtedy możecie śmiało jechać taką kopię bezpiecznie sprzedać. No i pamiętajcie też o tych limitach sprzedaży. No, może mieć każda kopia inny randomowy numerek, wtedy też to są czyste, ale to na pewno musicie być pewni, że każdy ma inny. Nie możecie dwa razy na tych samych sprzedać. Lub macie swoje iFruitowskie, no to tak samo sprzedajecie. No tylko zachowajcie ten właśnie odstęp. Najlepiej dwa auta co 2 godziny z zegarkiem w ręku. 2 godziny plus 5 minut. Maksymalnie możecie sprzedać 7, można 8, ale najbezpieczniej jest 7. 7 aut i od ostatniego sprzedanego auta czekacie 30 godzin. Dajcie sobie 31, 32 godziny, tak dla bezpieczeństwa. I wtedy możecie zacząć znowu sprzedawać 2 auta o 10, 2-5 po 12, kolejne 2 tam przykładowo o 15, no i ostatnie tam jak kończycie grę, 7 na przykład. I odliczacie sobie 30 godzin, no to no, dajcie sobie 2 dni, tam, kto tam patrzy tak tyle w zegarek, no ale jak co 2 dni sprzedacie 7 czy 8 pojazdów po prawie 2 miliony, no to i tak macie ponad dychę. Po co to sprzedawać zaraz jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, wpieprzać się, a właśnie przez tego glitcha był pokazany na innym kanale i od razu się tam ludzie wpieprzali na te limity. Bez sensu, trzeba słuchać co my mówimy, a nie wy właśnie klikacie, o przewinę, bo to już wiem, przewijacie, przewijacie te filmiki na przyspieszeniu, nie wysłuchacie nigdy co mamy do powiedzenia, a są niekiedy ważne sprawy, tak jak ta właśnie o limitach sprzedaży, a wy to przewijacie i potem macie taki efekt, że limit sprzedaży nie może sprzedać, nie ma swoich tablic, a teraz tam rzadko zaglądam na tego Facebooka, a tam o, jest jakiś glitch na ominięcie limitu? Nie, nie ma glitcha, jest sprzedaż pojazdów, żeby się na limit nie wbić, a nie obejście jakimś glitchem. Także kopiowanie nadal działa, pokazany koleś z ekipy na Xboxie, pokazany koleś z ekipy na PS4, możecie nadal sobie kopiować, ja osobiście polecam kopiować na własnych tablicach iFruit, bo wtedy możecie zapełnić sobie całą arenę, całą. Bo sprawdziłem to wczoraj, można zamieniać pojazdy między poziomami, też się robią kopie, także można całą arenę, to jest około 30 aut, sobie można sobie zrobić i macie ho, 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 spokoju tyle, że... A tu niestety, no co kopia trzeba iść na kreator, wracać na sesję, robić kolejną kopię, jeżeli chcecie to robić bez tablic iFruitowskich. Mam nadzieję, że się podobało. Elo.